Mogę zrobić um, efektem um, kapitana um. Zaczynaj. Dzień dobry, widzowie, witamy na pokładzie Kowali biznesu. Mogę tak? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Nie Jak to? Nie eksperymentuj? A! Ty jesteś pokryto. Jesteś. Dobrze, 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 bardzo dobrze. Dobra. Dzień dobry Wam. Znowu wracamy do Was z odcinkami kowali biznesu. E, ja jestem Tomek, dla tych, którzy jeszcze nas nie widzieli. Jestem przedstawicielem generacji Z, pracuję w branży doradczej, stawiam swoje pierwsze kroki na rynku pracy i ponieważ mam spoko relacje z moim tatą, panem Witoldem, który siedzi teraz po mojej lewej, odbywamy rozmowy międzypokoleniowe, gdzie roz rozmawiamy o różnych biznesowych aspektach społecznych, ekonomicznych. Przedstaw się. A ja Witold Kowalski, dyrektor generalny, CEO, w tym 13 lat w Nike Polska i od 12 lat niezależny konsultant, mentor i autor książki, świadomy lider. Wiele tematów naszych podcastów się przeplata z książką. Ale e nie wszystkie. Znaczy, nie wszystkie poruszamy w książce. wszystkie. Ha. książka jest Biblią wszystkiego. Tak. Dokładnie. O Boże. E, dobra, dzisiejszym tematem e, to będą patologie firmowe. Patologie firmowe. I teraz słowo jest mocne, słowo może nie pasować, ale jest użyte celowo, bo wskazuje na pewną nagminność absurdów, które w świecie korporacyjnym młodzi ludzie. Tak, bo zapotykają. dodajmy, że to patologie oczami młodej generacji. Tak, moja. Patologia w ogóle firm, można by mówić i tutaj w, niestety w tej książce nieszczęsnej, to jest 500 stron o patologiach i co z tym zrobić. Natomiast popatrzmy na to z punktu widzenia y, pokolenia Z reprezentowanego tutaj. Jak, jak ty to widzisz? Tak? Masz pewne doświadczenia, y, usłyszałeś to i owo, to powiedz. Tak. A więc y, widziałem trzy obszary, które... Y, znaczy ja sobie takie wyszczególniłem, które najbardziej mi, wydaje mi się, że mnie dotknęły y, tak, z, pier, z pierwszych doświadczeń i jest to brak lub niepełna y, Procedura onboardingu, czyli wprowadzenia mnie do firmy. Druga sprawa to są osoby, które zrzucają same nierozwijające zadania na moje barki. A trzecia patologia to jest współpraca z osobami z ograniczonym zaangażowaniem. I teraz w każde z tych trzech rzeczy będziemy wchodzić, i zacznę od pierwszej, czyli od braku lub niepełnej struktury onboardingu, procedury. Onboardingu. I y, ja się spotkałem wielokrotnie, znaczy może wielokrotnie to nie, pewnie dwa razy z sytuacją, no. gdzie po prostu dochodzę do firmy, jest jakiś onboarding dotyczący spraw administracyjnych, jak rejestrować czas y, i tak dalej. Jako stażysta y, 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 i też y, nie, pełnowymiarowo onboarding miałem ale nacisk był kła kładziony na właśnie takie dziwne rzeczy, no, właśnie na przykład jak, jak administracja i, yy, i wydaje mi się, że to nie jest, nie jest do końca dobra rzecz, bo oprócz tego, że ja się rekrutuję do firmy, wiadomo, no, zrobiłem research, do kogo się rekrutuję i co ta firma robi, to ja też chciałbym usłyszeć, że dla onboardingu ludzie też opowiadają mi, jakie typowe projekty robią, w jakich branżach siedzą i... Wiesz, To może być jakimś nie wiem, objawem niekonsekwencji z mojej strony, że jeszcze chcę dalej yy, słuchać o film, jak powinienem sam to sprawdzić. No ale mm. jednak to, co usłyszysz od kogoś wewnątrz firmy, jest kompletnie inne niż to, co możesz przeczytać na stronie internetowej. Tak. Yes. I nie, po prostu dotknęło mnie to, że oczekiwano ode mnie na przykład, że robię pracę konsultingową, ale na przykład szkoleń, szkolenia z Excela takiego kompleksowego na, nie na przykład nie miałem. Mm. Albo. Teraz rzucam takimi generalnymi przykładami też jak inni ludzie mogą mieć, to może być szkolenie z marketingu, czy z jakiegoś języku programowania, nie, nie no. ma znaczenia, po prostu chodzi mi o to, że młodzi często nie mają perspektywy, co się tu dzieje. No bo To jest ciekawe, że jak zatrudniasz specjalistę, czy dyrektora na stanowisko dyrektorskie, to zakłada, że płacisz za niego takie pieniądze. I on to on musi wie. wiedzieć. Tak. No właśnie. I, 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 I często rzeczywiście tak jest. Bierze świeżą krew, y, która wie w teorii wszystko. Tak? Ale nawet dla starszego pokolenia, w praktyce to wygląda trochę inaczej, bo jest specyfika firmy, y, 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 której trzeba się nauczyć. Żadna z firm nie jest po prostu taka sama. A dla młodego pokolenia, jeżeli ktoś przyjmuje takie założenie, no to oczywiście dochodzi, czy taka kwestia, czy on się tego nauczył w szkole, czy on to wie? Myślę, że taki idealny onboarding to byłby taki. Hej, masz duży potencjał, jesteś młodym człowiekiem. To teraz ja ci wyłożę pewną teorię tutaj, ja, ja ci pokażę to na przykładzie jakiegoś projektu, i teraz ty to zrób sam na przykład. Tak? A co się dzieje? Mówi, hej wiesz co, no ty powinieneś tam to umieć tak albo siak, to zrób to, a ja ci będę dawać tam jakąś informację zwrotną. I, róż, i, i czasami do tej informacji zwrotnej nie dochodzi. Więc na, na ten proces wdrożenia i, i też może trochę indywidualnego wdrożenia, w firmach y, y, nie ma dużo czasu, nie ma zasobów, żeby to zrobić, poza tym, że pani czy pan z HR cię wprowadzi, przedstawi i tak dalej, ale... W ogóle cały ten proces często jest nieopisany. Mówię, ej, przeczytaj sobie procedury tam na intranecie, tak? Albo, no normalnie to się robi tak albo siak. I, i tu znowu dochodzimy do tego, że być może na etapie onboardingu powinien być mentor osoba. No ale jest ten Buddy Program, tak? Który, który często jest wprowadzany. No jest, prowadzony w jest ale, ale często ludzie są tak zajęci, tak, to jest coś w stylu. E, masz do mnie jakieś pytania. No właśnie, no właśnie. A nie masz, no, dobra, no właśnie. to. Bo, no to, bo, nie. bo są, to, to jest de facto być może czasami robota na pół etatu, tak, a nie na półtora etatu, że masz robotę na etat, a nawet więcej. Okay, tak, tak, tak. A, a nie masz na te prace dodatkową. Chociaż nie zawsze tak jest. Prawda? Nie, zawsze bo, nie bo, zawsze. bo wydaje mi się, że y, mm. jednak jak. Y, no bo tak, dla młodych staż to jest co? Albo w wakacje między studiami, mm. albo faktycznie pół etatu w trakcie studiów. No tak, tak. tak albo tak. w ogóle no pełny etat, jakby w pełnym wymiarze godzin po studiach, tak? Wciąż mm. mogą być stażystami. Mm. No ale, ale to jeszcze tylko powiem na koniec. Jak mhm. chcesz, jak ja chcę jako menedżer delegować odpowiedzialność, mhm. to nie mogę dać jej osobie, która jest do tego nieprzygotowana. Choć mhm. tak się często dzieje i powoduje różne wypalenie, frustracje. No dokładnie. Czyli trzeba powiedzieć, hej, ty już jesteś gotowy. A nie ma tego etapu. W zasadzie, wiesz co, no, byliśmy razem, robiłeś, dawałem ci takie mikrozadania. Wydaje mi się, że jesteś gotowy. Teraz pokaż mi, że jesteś gotowy. A, a to jest na zasadzie, hej, powinieneś być gotowy, ja tego nie wiem. Zrób to. No, tak? właśnie, no, właśnie, no, właśnie. no właśnie. No właśnie. Tak, tak, tak. to jest trafne. Tak. Słuchaj. E, z drugim obszarem, czyli z osobami zrzucającymi same nierozwijające zadania na Twoje barki. To jest coś, co e, w, w jednym z, e, no, w innym odcinku poruszyliśmy, ale, ale e, tutaj chodzi mi o taki typowy syndrom stażysty, ja to nazwałem. Serochopiarki. ksero, już teraz to mówię. Tak. Znaczy, czyli teraz teraz już... po zamiatę. Tak, i to może być patologia z perspektywy mojej generacji, no bo myślę sobie, Boże, ja przychodzę do firmy, ja jestem, nie wiem, gotowy no, na to, żeby żeby coś, coś odkryć, coś, coś się rozwinąć. Tak. No a ktoś mi wrzuca takie, wi wiadomo, no, kiepskie tak. zadania, tak, tak, bez końca. Bez i końca. czasem może one są potrzebne, tylko faktycznie jak już widzisz, że na przykład dana osoba sobie z nimi lepiej radzi, no to mhm. możesz dawać mu bardziej ambitniejsze. Ale tak. ja tutaj sobie wypisałem kilka bullet pointów, jak młodą generację, mimo właśnie zrzucania takich nierozwijających zadań, jak wciąż możesz ją motywować. Mhm. I sobie wypisałem, tak, zapraszasz na spotkania z ważnymi ludźmi z wewnątrz lub, zewn z wewnątrz lub zewnątrz firmy. Tak, jakieś bar bardzo ważne. Kole, tak? lunche, wydarzenia. Tak, tak. Ja w drugim... Ja bym powiedział spotkania biznesowe. Tak. A, tak. Przyjdź młody i posłuchaj. Słuchaj, tak? mało tego, ja teraz jestem w nowej pracy. Ja drugiego dnia w nowej pracy mhm. poje pojechałem na event networkingowy mhm. i y, została mi zrzucona odpowiedzialność, no to reprezentuj, y, zobacz, co tam się... Y, Dzieje i może, może kogoś fajnego poznać. Także to jest super rozwijające i tak. wciąż przy małym wpływie na, na losy firmy, no. taki stażysta czy osoba początkująca może dostać bardzo dużo wiatru no. w skrzydła. No. Druga yy, yy, sprawa: zaprosić. Na śniadanie, lunch powitalny i dowiedzieć się o ich zainteresowaniach i aspiracjach. To jest też mhm. fajne. No, może niekoniecznie do starzystów, bo faktycznie, że starzyści czasem są, nie wiem, na 3 miesiące mhm. czy coś, ale, ale fajnie jest no, dla początkujących organizować takie rzeczy i możesz też ocenić przy takich rozmowach, w jakich obszarach dana osoba czuje się swobodnie, co lubi i jakich potem też wykorzystać. No to no to ja. jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Bo mówimy, że teraz najlepiej się, sprawdza się motywowanie przez podejście indywidualne, i to dotyczy w zasadzie wszystkich, ale tym bardziej tego trochę nieznanego pokolenia, dziwnego pokolenia Z mhm. z mojej perspektywy. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy Ty rozumiesz motywację podwładnego, to jest również część procesu onboardingu, tak? Mhm że jeżeli ty zapytasz, a co cię motywuje, tak naprawdę, stoisz przy tym ksero, ale co cię, co by cię motywowało, co ja mogę ci dać, co wykracza wiesz, poza co, to? Już się przy ksero chyba nie stoi. No ja mówię ale, ale, tak? ale symbolicznie. Ale symbolicznie. Ale, czy to nie, wiesz, często się to odbywa, jest robota, nie mówi o rozwoju twoim od początku, tak? Mhm. I, I jak pójdziesz do, zobacz, jak pójdziesz do stu firm w Polsce, śred... wybierając małe, średnie, duże, i zapytasz tak, dobra, czy u Was są osoby zidentyfikowane z wysokim potencjałem i czy one mają jakiś plan rozwojowy ustalony? Bo nie każda osoba będzie miała plan rozwojowy, bo albo ona tego nie chce, albo, albo nie jest tego godna, nie ma potencjału. Tak? Ale de facto w większości firm, którym się zajmowałem, nie ma czegoś takiego jak plan rozwojowy. Czasami są wytypowane osoby, ale nie ma na to czasu. Żeby nimi się tak naprawdę zająć. Mm -hmm. tak? I menedżer, czy lider yy, yy, zajmuje się toczeniem tych taczek, a, a tak naprawdę mógłby szybciej delegować, gdyby szybciej się zajął. Onboardingiem to, się, i tym. to dokładnie nawiązuje do następnych dwóch no. punktów, które przygotowałem. Tak. Czyli y, dostosować zaufanie wraz z biegiem czasu i też dawać im ambitne zadania raz na jakiś czas, żeby tak. zobaczyć, jak sobie z nim poradzą, zobaczyć, tak. co ich interesuje, jak się szybko uczą. I druga sprawa, zamiast wysyła wysyłać na drogie szkolenia, y, też przy procesie onboardingu może y, poświęcić czas jednego menedżera na przeprowadzenie kilku sesji. I to będzie gwarantuje o wiele tańsze mhm. niż y, ten mhm. jego czas pracy, niż wysłanie na szkolenie. Naprawdę wystarczy, nie wiem, trzy jednogodzinne sesje o PNL-u, taki wstęp mhm. przykładowo, jak ktoś mhm. chce sprawozdania finansowe nauczyć się lepiej czytać, i, i takie coś zaoferować. Wiesz, to jest, to jest ciekawe, super. nie przeczytałeś pewnie tego dodatku, tych stu stron dodatkowych w tej wersji książki. Ale, ale na przykład, ja tam ja podaję wiecie. przykład działu marketingu, nowego Aha. człowieka w działu marketingu, który no, ma tworzyć kontent, kreację, robić kampanię i tak dalej, ale on nie rozumie, jak jego praca zawiera się w PNL firmy, za jaki on kawałek odpowiada. Mhm. Ja, ja mówię, słuchaj, powiedz mu, słuchaj, to jest twój budżet. On stanowi tyle sprzedaży. Musisz go rozbić na to, na to, na to. Jak będziesz marnował pieniądze, to go przekroczysz. Jak będziesz asekuracyjny, to go nie wykonasz, ale nie będzie mieć sprzedaży. To w ogóle nie jest tłumaczone, rozumiesz? Czyli wiele osób no, pracuje, wiele osób <laughs> pracuje ale, ale nie rozumie swojego miejsca w PNL-u firmy, w której pracuje. A to jest i być może, bo mówimy o misjach. Czasami się mówi, a często się nie mówi, choć niby misja firmy jest. Mhm. Ale, ale nie tłumaczy się w ogóle jakby tej roli, przecież to, co robi Roli ma osoby w szerszym kontekście. Finansowym, konkretnie I finansowym. finansowym. Tak. Dobra, dobra, dobra fajnie. Tak. Ostatni bullet point. Tak. Tutaj, żeby też jeszcze um, powiedzieć um, wszystkim i, i tutaj dawaj, zasugerować dawaj. radę. Współpraca z osobami z ograniczonym zaangażowaniem. No jak można y, tą patologię rozwiązać U. i, i o, o, o co z, z, z nią, z nią z chodzi? Liderem. Nie z liderem, tak. nie z swoim no prawdopodobieństwem. Lider, lider jest zaangażowany. Tak? Liderów jest mało, to wiesz i na 100% no w książce. Tak jest. I y chciałbym to... tylko tutaj zaznaczyć, że jest. Tyle dysfunkcyjnych, właśnie, kultur w organizacjach, właśnie, gdzie, gdzie nie masz zbiorowego poczucia celu, nie masz przepływu informacji, nie masz pozytywnych emocji zarządzających to jest też bardzo ważne ostatnio się przekonałem albo po prostu brak zgrania, takiego typowego zgrania, tak jak masz w piłce nożnej, albo w koszykówce zgrania i zrozumienia zespołu i teraz ja wypisałem sobie cztery rzeczy yy, dosłownie jakie ja widzę, że jak ja bym rozwiązał taką sytuację, że ktoś się nie angażuje, to z mojej perspektywy yy, i też yy, yy, pod koniec powiedz mi czy się z tym zgadzasz i co byś dodał, że tak na początku spytałbym się, czy mogę w czymś pomóc i upewnił się, że ktoś ten rozumie cel projektu i swoje zadania. Podstawa po prostu otwarta rozmowa. W drugim yy, kroku Czyli, że ty byś się spytał tak, tak, tak. No mm. widzę, że ktoś się opierdziela, mówię, dobra, hej, jakby o co chodzi? Jak się czujesz, czy wszystko jest w porządku, czy, czy wiesz, jaki jest cel tego i jakie masz zadania, i bym tak luźno pogadał właśnie o tym, czy. No... Czyli rozumiem, że to, że ten li lider miałby zadać ci to pytanie, tak? Bo nie. Y nie, ja, jako osoba, która, Chce. Y, która no, pracuje i mm. widzi, że no, mm. nie może pracować dobrze jak druga osoba, z którą pracuje i tak, tak dalej, tak, tak. no jasne. to jak naprawić tą sytuację, czyli okay. tą patologię rozumiem. firmową? Okay. Czyli nie, teraz ja teraz jako... rozumiem. Dobrze. Tak, tak, tak. Dobra. Więc otwarta rozmowa, pierwszy punkt. Drugi punkt, otwartość, jeśli chodzi o własną etykę pracy. Ja, ja, ja wypisałem sobie trzy takie kluczowe, które ja wyznaję, że jak coś robisz, jak coś robisz to zrób to dobrze albo angażuj się aktywnie w projektach, a twoja nauka z procesu ci to wynagrodzi. I jeszcze trzeci staraj się dostarczać więcej niż jest od Ciebie oczekiwane, więc to jest też coś, o czym bym porozmawiał i przedstawił, jak ja do tego podchodzę. Czyli tak najpierw otwarta dyskusja, potem moja perspektywa. W trzecim kroku chciałbym wziąć odpowiedzialność za tę osobę i może otwarcie jej, jej po prostu mówić o tym. Co ma robić, albo czy nie potrzebuje z czymś pomocy, ale też po prostu dawać jej odpowiedzialność za zakończenie zadań i zobaczyć, co z tego wyjdzie, czyli jednak dać im szansę, żeby się wykazać. No ale jak widzę, że się nie wykazują, to w ostatnim kroku po prostu zgłaszam to gdzieś wyżej i tyle. Czy, czy ty z takim podejściem się zgadzasz? Ty mówisz w ostatnim punkcie o niedostatecznym przywództwie. Ja mówię w każdym punkcie o niedostatecznym zaangażowaniu, a co za tym idzie. Tak, że... czyli, czyli nie, nie, niewystarczającym zaangażowaniu w wprowadzenie Ciebie. Tak? Mhm. Jasne. I teraz często tych osób nie jesteś w stanie zaktywizować w Radzie. No relacji nie, absolutnie sobą, nie. Tak? I właśnie wymieniłem, co bym zrobił. Jasne, ale pamiętaj, że Ty de facto to jest znowu osobny rozdział. Próbujesz wychować przełożonego w jakiś sposób. Powie, hej, wychować przełożonego? Tak, mówisz, jestem tu, daj mi coś, daj mi coś ambitnego. Ale ja, ja potrzebuję, bo się zwolnię. Ale ja mówiłem no. o, y, bo, bo to nie jest to, że ja widzę lidera i przełożonego, który się, mhm. który nie ma zaangażowania, no bo szanse są małe, że każdy tak, się zaangażuje. Ode mnie. Tak, tak. Jakby, no tak. szef nie może być zaangażowany. No, no, no. Mi chodzi o kogoś, mojego rówieśnika. Ja z kimś pracuję na projekcie, jestem w branży doradczej, Aha, pracujemy okay. na wysokich obrotach okay. i widzę, że po prostu ktoś się opierdziela. O to, o, o to chodzi. Rozumiem, to jest patologia, rozumiem. więc nie jasne. patologia z perspektywy relacji jasne, y, szef jasne. pracownik, Czy, tylko z perspektywy Czyli y, wiesz, na przykład ta osoba zespołowej. chce zrzucić na ciebie dużo, a sama nie chce się angażować. Tak, przykładowo. Tak? Przykładowo. Jasne. przykładowo jasne, więc, jasne. I, I ja właśnie no, ale to zahaczyłem. Ale, ale to jest, to jest y, y, też rzecz codzienna. Zwróć uwagę na studia, Masz grupę, masz zrobić zadanie, niektórzy się angażują, niektórzy się nie angażują. Tak? I, I znowu, ty możesz po kumplowsku spróbować na początku, go zaktywizować. Na początku. Tak? A później ktoś może powiedzieć: No, to teraz mnie podpierdzielił, że ja nic nie robię. Tak? Nie, słuchaj, znaczy mhm. zamiast podpierdzielać, ja bym po prostu najpierw był otwarty Jasne. i, 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 i starał tak. się koleżeńsko. I, i często, często to pomaga. Do pewnego Ale... stopnia, tak? Ale wiesz, te osoby, które, które się nie angażują w, w rzeczy, już niektórych od Niektórych nie da się naprawić. Niektórych się nie da naprawić, tak? To wtedy musisz się skoncentrować bardziej na, na, na sobie Na sobie, na tak, sobie tak, i na, tak, tak, na tym, tak. co ty. I co więcej, to możesz się skończyć tym, że ty będziesz brał na siebie odpowiedzialność, a ktoś inny będzie się podczepiał pod to troszeczkę, rozumiesz o no co i, chodzi. No i ty wtedy jak dowozisz projekt, to. To tak mu mówisz. No ale. No nie, tak mu mówisz, albo on mówi, a ja u współuczestniczyłem. No dobra, ale, są... ale, ty, ale ty dokładnie wiesz, kto to dowiósł, i ty tak. powiesz, że, no, może tak. tak nie do końca. No tak, ale, ale tu wchodzimy w takie, musi się pogodzić myślę z faktem w tym temacie, mhm. że są osoby, które się angażują bardziej z różnych powodów, a których mniej. Bardziej się koncentruj na tym, w czym ty się chcesz angażować mhm. i, i rzeczywiście dostarczać więcej, mhm. tak niż jest do Oczekiwane. momentu, tak? Do no. momentu, kiedy ktoś powie, dostarczysz więcej, to ci będziemy dawać więcej i będziesz się wypalał stopniowo. No tak. To jest to performance punishment, mhm. tak? Czyli im jesteś lepszy, tym ci więcej dowalamy, a tym, co się nie angażują, mniej dowalamy, bo na nich nie można liczyć, tak? I to który są z nich jest lepszy. No to, to jest... ja powiem tak. Ja powiem no. tak. do pewnego momentu ty możesz angażować się więcej ale chcesz być za to doceniony, tak? a w momencie, kiedy zaczyna to być wykorzystywane przez innych, a święte krowy sobie radzą, to ty wtedy możesz powiedzieć, w tym układzie nie chcę funkcjonować i odchodzę. Tak? Chyba, że ktoś to wreszcie doceni i powie, słuchaj, on się nie angażuje, to dlatego ty zostaniesz menedżerem, tak? ale, Dobrze. ale, ale musisz, musisz przyjąć do wiadomości, że są osoby, które są koniami pociągowymi i osoby, które się na tym wożą, tak? Z tym was zostawimy. Dokładnie. E, z tym, z tym porównaniem dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję.